Dobry wieczór Państwu. Bardzo dziękujemy Państwu za cierpliwość. Wiemy, ile Państwo musieli czekać, zwłaszcza ci, którzy przyszli tutaj wcześniej, ale żeby wszyscy weszli, ci, którzy mają wejściówkę i ci, którzy są w sali obok konferencyjnej, gdzie mamy streaming i w ekranach mogą tutaj Państwa oglądać, no musieliśmy te 20 minut poczekać, także jeszcze raz bardzo dziękujemy. Ja się nazywam Jolanta Gumula, jestem wicedyrektorem tego muzeum. Bardzo lubimy współpracę ze Znakiem, ponieważ gwarantuje ogromną frekwencję. To też jest powód, dla którego Państwo tutaj przychodzą. To nas niezwykle cieszy. Witam znamienitych panelistów, znamienitych prowadzących. Debaty, które prowadzi Znak, który z nami współpracuje, jak mówię, bardzo cenimy tę współpracę, zawsze poruszają tematy ważne i aktualne. I tutaj się spotykamy z programem i misją naszego muzeum, ponieważ my oprócz historii również często zastanawiamy się i poruszamy tematy aktualne i w naszym mniemaniu bardzo ważne. Teraz oddaję głos panu Henrykowi Woźniakowskiemu, prezesowi Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak. Bardzo proszę i dziękuję. Dziękuję bardzo. Witam Państwa w imieniu naszego wydawnictwa, które zorganizowało tę debatę, której za chwilę będziemy świadkami. Dzięki znakomitej współpracy i gościnności tego miejsca, a zorganizowało ją z okazji swojego 60-lecia. Jak Państwo to mogą widzieć na tym tutaj logo. W tym roku obchodzimy poza tym ważnym wydarzeniem, jakie jest 60-lecie Znaku, również 30-lecie Okrągłego Stołu i 30-lecie wyborów czerwcowych, co pokazuje na to, że połowa historii Znaku upłynęła PRL-u, a druga połowa upłynęła w III Rzeczpospolitej. Ta pierwsza część, zwłaszcza jeżeli chodzi o publikacje historyczne, no, odbywała się w specjalnym klimacie, który wielu z Państwa pamięta, pod presją cenzury, pod presją ograniczeń politycznych i ideologicznych, które jednak nie przeszkadzały całkowicie w wydawaniu bardzo wartościowych książek historycznych przez Znak, żeby przywołać tylko takich autorów jak Władysław Czapliński, Jerzy Kłoczowski czy Władysław Bartoszewski. Ta druga połowa, która zaczęła się właśnie od pamiętnego roku 89, jeśli chodzi o publikacje historyczne Znaku, no to jest przede wszystkim wypełnianie białych plam i to jest zabieganie o to, żeby w języku historii wypowiedzieć to doświadczenie, które określiło naszą współczesność i które jeszcze będzie dosyć długo określało naszą przyszłość. Jak sądzę, przede wszystkim to doświadczenie, które zaczęło się począwszy od II wojny światowej i procesy, wydarzenia późniejsze, wojna po wojnie, komunizm, stalinizm, październik, marzec, Solidarność i tak dalej, prawda? To wszystko, co doprowadziło do teraz i to robimy przy udziale naszych znakomitych autorów, których dwóch tutaj Państwo widzą na tej scenie. Znak czuje się w jakiejś mierze odpowiedzialny za tę historię, ponieważ no, spora liczba osób związanych z naszym środowiskiem szeroko rozumianym w tej historii czynnie dosyć partycypowała, no, a poza tym staramy się ją opisywać i w związku z tym poczuciem odpowiedzialności chciałem Państwu zaanonsować projekt nasz, który z okazji tego 60-lecia mamy zamiar rozpocząć w tym roku. Mianowicie będzie to rodzaj multimedialnego podręcznika do historii Polski XX wieku, który będzie się składał z filmów, z animacji, z infografik, z krótkich tekstów i który powinien pomóc uczniom, studentom, nauczycielom historii borykać się twórczo ze skutkami reformy szkolnej, ze skutkami polityki historycznej i odnajdywać, widzieć historię
właściwie wszystkim, nie tylko tym, ale wszystkim, widzieć historię taką, jaką jest i odnajdywać w niej swoje miejsce, zgodnie z zaleceniem profesora Snydera, bo tylko jeżeli widzimy historię taką, jaką ona jest i odnajdujemy w niej swoje miejsce, możemy mieć szansę na zmianę czegoś na lepsze w tym świecie. Tutaj znajduje się adres tego podręcznika. Chcemy 4 czerwca z okazji tej pamiętnej daty i rocznicy uruchomić pierwsze odsłony tego właśnie multimedialnego podręcznika i na tę stronę Państwa serdecznie zapraszam. A teraz... A teraz już oddaję głos prowadzącym tę dyskusję Dominice Kozłowskiej i Jackowi Stawiskiemu i wszystkim tutaj naszym wspaniałym uczestnikom. Dziękuję Państwu jeszcze raz. Dzień dobry. Witamy Państwa bardzo serdecznie na debacie pod tytułem Historia jutra. Spór o pamięć, fakty i fikcje w czasach internetu. Będziemy stawiać pytania, w jaki sposób historia może obronić nas przed populizmem, przed eksplozją nacjonalizmu. Co dzisiaj w dobie internetowych gigantów mówimy o naszej wolności i także o naszej historii? Jaką historię zostawimy przyszłym, jutrzejszym pokoleniom? W debacie udział będą brać osoby, które na co dzień zajmują się historią, ale na co dzień zajmują się także opowiadaniem historii i zajmują się mówieniem o przyszłości. I tak, powitajmy bardzo serdecznie Normana Davisa, historyka, profesora Uniwersytetu w Londynie i Oksfordzie, autora wydawanych przez Znak książek takich jak Boże Igrzysko, Powstanie 44, Europa, rozprawa historyka z historią. Jesienią tego roku ukaże się nakładem wydawnictwa Znak, także autobiografia pana profesora. Witamy serdecznie. Witamy panią Natalię Chatalską. Pani jest analityczką trendów, założycielką i prezesem Instytutu Badań nad Przyszłością. Jest pani autorką bloga hatalska.com, uznanego za jeden z najbardziej wpływowych blogów w Polsce. Pani Natalia jest także autorką bestsellerowej książki Cząstki przyciągania. Witamy serdecznie. Na scenie witamy także Agnieszkę Holland, reżyserkę, scenarzystkę filmową, od 2014 roku przewodniczącą Europejskiej Akademii Filmowej. W swojej twórczości często inspiruje się historycznymi wydarzeniami i bohaterami, jak na przykład w jej ostatnim filmie Obywatel Jones, który całkiem niedawno miał swoją światową premierę. Witamy serdecznie. Witamy także profesora Timothy Snydera, znanego doskonale w Polsce także historyka. Pan profesor Snyder jest jednym z najważniejszych amerykańskich historyków i intelektualistów. Aktywnie udziela się w życiu publicznym. Profesor historii Uniwersytetu Yale i stały współpracownik Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. Na pewno Państwo znają przynajmniej niektóre książki profesora: Skrwawione ziemie, Czarna ziemia, Holokaust jako ostrzeżenie, o tyranii. I dzisiaj zachęcamy także do lektury najnowszej książki profesora Snydera, Droga do niewolności. Witamy panie profesorze. W pierwszej części naszej rozmowy, którą zatytułowaliśmy Historia, pamięć i fikcja, czy można wyznaczyć między nimi granice, chcieliśmy zacząć od historii i zapytać profesora Snydera i profesora Davisa o to, skąd biorą się sprzeczne opowieści o przeszłości i czy historia może w ogóle być obiektywna. Profesor Snyder, czy mógłby pan, panie profesorze, zacząć? Mi się wydaje, że historia jest właściwie jedną z niewielu nadziei na to, żebyśmy byli obiektywni. Jak ja patrzę na teraźniejszą rzeczywistość, ja nie widzę specjalnie, ażeby ludzie byli obiektywni. Założenie jest zawsze takie, że my wiemy, co się teraz dzieje i to założenie jest absolutnie fałszywe.
50 lat w przyszłość historycy będą na nas patrzeć z litością, na nasze założenie, na naszą głupotę, na wszystkie nasze błędy. Więc ja bym to trochę inaczej, to zrozumiał. Nie mamy szansy na obiektywność tu i teraz bez jakiejś metody, która nie pochodzi z teraźniejszości. I ta metoda nazywa się właśnie historią, bo dzięki historii jest czas, ażeby się skupić nad źródłami. Dzięki historii jest czas, ażeby konfrontować te wszystkie głosy. I dzięki historii jest szans, ażeby wyrobiła się jakaś narracja, która jest prawdziwa, koherentna i czytelna. O dzisiejszym dniu to nie jest możliwe, ale jeżeli się pisuje historią, jeżeli czyta historią, być może historyk i czytelnik i obywatel poznają jakieś tam regularności, intuicje, które nam pozwolą na to, ale żebyśmy lepiej zrozumieli tę naszą teraźniejszość. Tak mi się wydaje. Ile w historii jest miejsca na interpretację i czy w ogóle jest miejsce na obiektywność, profesor Davis? To wszystko dla mnie jest trochę trudne. Myślałem, że miałem coś powiedzieć o sprzeczności, bo to chyba wracam do tego pytania. Bo wszystko zaczyna od różnicy między dziejami a historią. Dzieje, na tym punkcie język polski jest lepszy od angielskiego i francuskiego i od wielu języków. Dzieje to jest to, co się stało w przeszłości. To jest ogrom nierozliczalny. Wszystkie cywilizacje, miliony, miliardy ludzi, wszystkie kultury, narody, państwa i tak dalej. Historia jest jak to jest sztuka pisania o tym. I historia jest od początku niemożliwa. To jest próba zbliżenia się do przeszłości i od początku jest niemożliwy. Więc sprzeczności pochodzą od tej niemożliwości. Każdy historyk, mając ten ogrom za sobą, musi wybrać, musi selekcjonować różne fakty i omijać inne. I oczywiście każdy historyk wybiera inaczej. I stąd naturalnie pochodzą różne interpretacje. Chcemy wprowadzić kolejny głos do dyskusji, zanim zadam pytanie pani Natalii Hatalskiej, zanim zadamy pytanie pani Agnieszce Holland. Posłuchajmy, co o historii, ale też o pisaniu mówi pisarka i działaczka społeczna Sylwia Hutnik. Wierzymy, że to też zainspiruje do naszej dyskusji. Kilka razy spotkałam się z sytuacją, gdzie na spotkaniach autorskich ludzie pytali się mnie, czy moje powieści oparte są na faktach i czy bohaterowie tych moich historii rzeczywiście byli albo istnieją nadal. Kiedy odpowiadałam, że moje historie to jest tak naprawdę wytwór wyobraźni, zauważałam pewnego rodzaju rozczarowanie na twarzach publiczności. Dlaczego tak jest? W dużej mierze dlatego, że w tej chwili żyjemy w kulturze informacyjnej. My cały czas wchłaniamy newsy. Wydaje nam się, że jeżeli choćby przez chwilę nie będziemy sprawdzać tego, co dzieje się na świecie, to świat zniknie. To ma oczywiście odzwierciedlenie na rynku wydawniczym. Bardzo często sięgamy po biografię, tak zwaną literaturę faktu, ale również reportaże czy wspomnienia. Próbujemy gdzieś chyba trochę na siłę starać się być realni najbardziej jak się da. Tymczasem mam wrażenie, że trochę zaniedbujemy wyobraźnię. Zaniedbujemy to kłamanie, które w literaturze pięknej jest czymś najwspanialszym. Nie chodzi mi o to, aby pisarzy i pisarki pozbawić zarobku, ale żeby trochę zaufać naszej intuicji i temu, co nazywamy wyobraźnią. Pytanie do Natalii Hatalskiej. Pani analizuje trendy i pani zajmuje się tym wszystkim, co dzisiaj wszyscy mają, czyli tak zwane nowe media, nowe narzędzia.
Pani Sylwia Hutnik wspomniała o celowej, o fikcji, wspomniała też o faktach. Ja mam takie pytanie, jak odróżnić prawdę od fikcji właśnie w poznawaniu przeszłości poprzez te nowoczesne narzędzia, które każdy z nas dzisiaj posiada? To ja zaraz odpowiem na to pytanie, tylko chciałabym się odnieść do dwóch rzeczy. Najpierw profesor Snyder mówił o obiektywizmie, że nam ten... że nam obiektywizm jest bardzo potrzebny, ale tak naprawdę my dzisiaj, ja tylko mogę mówić o teraźniejszości i o przyszłości, bo to jest coś, czym się zajmuję, my tak naprawdę oczekujemy subiektywizmu. Ze względu na zalew informacji, które do nas docierają, oczekujemy jakichś takich sygnałów, drogowskazów, które nam pokażą drogę. Ja pamiętam taką sytuację. Kilka lat temu odbył się, byłam na Openerze z moim mężem i tam był też koncert Riany, nie wiem, czy Państwo ją znacie, to jest taka... współczesna wokalistka, bardzo popularna wśród młodych ludzi. No i tam wracaliśmy takim autobusem i jechali z nami młodzi ludzie, nie wiem, mieli 19-20 lat. Jedna dziewczyna pyta drugą dziewczynę o to, mówi, no jak ci się podobał ten koncert? A ona mówi, wiesz co, nie wiem, muszę przeczytać, co inni piszą o tym w mediach społecznościowych. I to pokazuje nam, że my tak naprawdę nie mamy własnego zdania, my nie chcemy tego obiektywizmu. I druga rzecz, o której wspomniała Sylwia Hutnik, że my zaniedbujemy wyobraźnię i zaniedbujemy kłamania. Ja bym powiedziała, że dzisiaj żyjemy w tak zwanym świecie, ja go określam jako really fake world. Świat internetu jest światem absolutnie fałszywym. Jak Państwo sobie spojrzycie na media społecznościowe, oczywiście istnieje trend, który mówi o tym, że my chcemy widzieć prawdę. Ja też to widzę w naszych trendach, tak zwany trend being real. Czyli właśnie chcemy poznawać historię prawdziwych ludzi, prawdziwe historie i tak dalej. Ale jak Państwo korzystacie z mediów społecznościowych, z Facebooka, z Instagrama, to zobaczycie Państwo, że świat, który tam jest kreowany, jest światem nieprawdziwym. Czyli wszyscy tam jesteśmy szczęśliwi. Mamy fantastyczne wakacje, fantastyczną pracę, fantastyczne małżeństwa. Wszystko nam się udaje. A z drugiej strony buduje to w nas takie poczucie bardzo dużej izolacji społecznej, poczucie depresji, zwłaszcza wśród młodszych użytkowników. Ja ostatnio, nawet rozmawiałyśmy chwilę o tym przed spotkaniem na Instagramie, a propos tego świata nieprawdziwego. Ja mam dwie córki, jedna ma 4 lata, druga ma 8 lat i generalnie mam takie towarzystwo, które ma dzieci. Na Instagramie ostatnio zobaczyłam zdjęcie popularnej blogerki, która wrzuciła zdjęcie stołu nakrytego piękną serwetą, nakrytego srebrnymi sztućcami i podpisane było moją 7-letnią córkę savoir vivre. No i oczywiście 1000 lajków, nie wiem ile tam było lajków, 7000 czy 8000 lajków. Ja tak sobie pomyślałam, że owszem, ja moją córkę jedną i drugą też uczę savoir vivre, ale na pewno nie uczę jej tego na srebrnych sztućcach. I nie sądzę, żeby ktokolwiek z moich znajomych, kto ma dzieci, uczył tego właśnie tymi srebrnymi sztućcami. I z jednej strony, czyli widzę jakąś rzeczywistość, która jest kreowana, która jest nieprawdziwa i sobie myślę, jaka jest moja rzeczywistość. Tak? I we mnie to buduje takie poczucie niepokoju. W związku z tym ja się nie zgodzę z tą tezą, że my zaniedbujemy wyobraźnię, że zaniedbujemy kłamanie. My cały czas kłamiemy w mediach społecznościowych. Natomiast pytanie było, czy możemy odróżnić fikcję od prawdy? Nie sądzę. Nawet mimo, że mamy narzędzia, coraz więcej narzędzi tego typu, duzi gracze typu Google, Facebook, pewnie będziemy rozmawiać o fake newsach, mają narzędzia, które pozwalają nam teoretycznie oddzielać prawdę od nieprawdy, ale my tego zupełnie nie potrafimy robić. I to jest bardzo duże zagrożenie. To teraz pytanie do Agnieszki Holland. Pani opowiada historię w swoich opowieściach filmowych, ostatnio w historii o głodzie, ale przecież w wielu innych, w gorącym krzewie, w innych filmach. Co pani zdaniem dzisiaj znaczą takie pojęcia jak prawdziwa opowieść, opowieść o historii oparta na faktach? To jest wielka zmiana, która nastąpiła na przestrzeni mojego życia, bo ja fakt, że robię w ostatnich latach, czy nawet już dość długo, mniej więcej od Europy, filmy, które głównie oparte są na prawdziwych wydarzeniach, czy opowiadają o życiu prawdziwych postaci istniejących, które po prostu mają swoją historyczną wiarygodność. Odczuwam to jako ograniczenie, jako własne ograniczenie, jako pewien taki niedostatek fantazji. Kiedy zaczynałam w Polsce wówczas, kategoria opowiadania filmowego opartego o faktach, czy prawdziwej, tak zwanej based on the true story, to była jakaś taka trochę gorszy gatunek. To był właśnie taki gatunek, który był gdzieś tam publicystyczny, albo gdzieś tam właśnie był taką
taką dokudramą historyczną. Natomiast te filmy, czy te powieści, które budziły prawdziwy zachwyt i podniecenie, to były wytwory czystej, nieskrępowanej, wolnej fantazji. Myślę o Fellinim, o Bergmanie, o Pasolini. No po prostu to wszystko, co było w kinie najlepsze i najbardziej inspirujące, to nie były właśnie prawdziwe historie. Podobnie jest z powieściami. Czytało się wtedy głównie powieści. Dzisiaj czytamy głównie właśnie książki i literaturę faktu. Natomiast kiedy przyjechałam do Stanów, to pytanie, czy to jest prawdziwa historia, czy to jest oparte na prawdziwej historii, spotkałam się z tym niemal natychmiast i wydawało mi się właśnie, że to niejako zabija to amerykańskie kino, które jest takie dość płaskie i dość jednoznaczne i dość ograniczone w jakimś takim poszerzaniu odbioru świata. Czy ja wierzę w możliwości opowiadania prawdziwych historii? Nie, to jest zawsze subiektywne. To znaczy jest to, dla mnie jest to inspiracja i też nie staram się szczególnie pozostać stuprocentowo wierna w stosunku do faktów. Wydaje mi się, że jest prawda dziejów i jest też prawda opowieści. I że ta opowieść rządzi się trochę, szczególnie opowieść, która ma jakieś ambicje artystyczne, łączy się z innymi prawami się rządzi. I gdyby, można oczywiście powiedzieć coś szalenie dokładnie, tak jak się wydarzyło, ale tak czy owak nie wiemy nigdy, co ten bohater naprawdę myślał. Nie wiemy nigdy, czego on tak naprawdę chciał. Nie wiemy nigdy, czy to, co się wiemy, że się wydarzyło się właśnie tak, a nie zostało zinterpretowane a posteriori, albo czy najważniejsza część tej układanki, tej historii nie jest ukryta przed nami. W dobie internetu jest znacznie trudniej ukryć, ponieważ wszystko jest nieustannie nagrywane, kontrolowane, powielane, gdzieś jest w tej wielkiej chmurze, ale w tej historii, która opiera się na świadectwach zapisanych, tak naprawdę widzimy tylko wierzchołek góry lodowej. Możemy robić tę archeologię czy tę rekonstrukcję. Wczoraj rozmawiałam z córką i spytałam ją, czym by chciała być, gdyby nie była filmowcem. I ona mi powiedziała archeologiem, bo to jest to samo też z jakichś skorup, strzępów, jakichś wymyśleń. Układa się świat, który być może w ogóle nie istniał, ale który nabiera realności. No i po prostu nie wierzę w realność tak naprawdę. To ja tylko chciałem skomentować to, co pani mówi i to, o czym dyskutujemy i o tym, co mówiła pani Sylwia Hutnik na studiach historycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jeden z profesorów przywiązany do takiej bardzo solidnej galicyjskiej szkoły historycznej krakowskiej powiedział do nas, do studentów, każda powieść jest źródłem historycznym z wyjątkiem powieści historycznych. Czy chcieliby państwo się odnieść w tej części, kiedy rozmawiamy o relacjach między historią, pamięcią, a fikcją do tego, co zostało już powiedziane? Profesor Snyder. Więc mi się wydaje, że choć używamy tych samych słów, nie zawsze mamy na myśli te same definicje i że tak jak kolega Davis prowadził rozróżnienie między dziejami i historią, trzeba było trochę rozważać o tym, zastanawiać się nad tym, co mamy na myśli, jak mówimy, informacją. Bo informacja to jest jedna z tych wielu słów, którego znaczenie się zmieniło dzięki właśnie digitalizacji. Informacja teraz przede wszystkim nie znaczy to, co ja rozumiem jako człowiek, ale to, co jest dostępne maszynom. Więc można powiedzieć takie zdanie i to jest prawdziwe. Każdy samolot każdego roku zbiera tyleż informacji od pasażerów, a nie wiecie państwo to, tak? Jak jesteście w samolotach, to samolot zbiera informacji od was, od waszych maszyn, od waszych komórek, od waszych komputerów, od waszych ciał fizycznych. I ten samolot po roku ma w sobie tyleż informacji, co Biblioteka Kongresu
w Stanach Zjednoczonych, to może być śmiesznie, ale to nie jest żart, to jest prawda. To jest prawda, w którą przy okazji wierzą. Ale gdyby państwo wiedzieli to, co ten samolot wie, w cudzysłowach, państwo by byli idiotami. Gdyby państwo wiedzieli to, co jest w Bibliotece Kongresu, państwo by byli geniuszami. Więc informacja nie równi się informacji. Druga uwaga taka, jeżeli mówimy o prawdą i fikcją, ja się zgadzam chyba z kolegami, z koleżankami, że to są ludzkie koncepcje. I o to właściwie chodzi. Maszyna nam nie pomoże rozróżnić prawdą i fikcją, bo maszynom to jest wszystko jedno, czy to jest prawda, czy fikcja. Prawda wymaga ludzkiego wysiłku i fikcja też wymaga ludzkiego wysiłku. Pisać roman nie jest automatyczny, to wymaga dużego, więc to są ludzkie koncepcje i to jest ludzka praca w obu wypadkach. I trzecia uwaga, jeżeli mogę. Mi się wydaje, że jest trzecia kategoria tutaj, która jest bardzo obecna w świecie internetu i której ani nie jest prawda, ani nie jest fikcja. To jest kategoria tego, w co chcemy wierzyć. Chcemy wierzyć w to, że jesteśmy fajni. Chcemy wierzyć w to, że jesteśmy niewinni. Chcemy wierzyć w to, że mamy rację. Ale to ani nie jest prawda, bo nie jest prawda, ani nie jest fikcja, bo jest strasznie nudna. I komputery i internet nam pomagają, ażeby wierzyć w to, w co chcemy wierzyć. Dziękujemy bardzo. W tej drugiej części naszej dyskusji chcemy rozmawiać o historii w czasach internetowych gigantów i o tym, w jaki sposób historia, zapamiętywanie historii, w jaki sposób myślenie o źródłach historycznych zmienia się poprzez rozwój internetu. I chcieliśmy zadać teraz pytanie Natalii Hatalskiej. Widzimy, że profesor Davis też chce coś skomentować. Natalia Hatalska też chce skomentować. To może zrobimy tak, ja zadam pytanie i potem profesor Davis skomentuje, dobrze? Pytanie do Natalii Hatalskiej. Właściwie w nawiązaniu do tego, o czym mówił profesor Snyder. W jaki sposób właściwie nowe media i technologie zmieniają sposoby postrzegania, zapamiętywania i przedstawiania historii? Także tej historii, takiej opowieści, którą tworzy pojedynczy człowiek. To, nie wiem, czy mam odpowiedzieć, może jeszcze... I potem proszę się odnieść. Tak. Dobra, to ja tylko chciałabym się odnieść do to, co powiedział profesor Snyder, że maszyna nie pomoże nam rozróżnić, co jest prawdą, a co fikcją. I ja się z tym zgodzę. Ale maszyna może nam dać więcej informacji. Podam Państwu przykład. Byłam 2 tygodnie temu w San Francisco na jednej z największych konferencji technologicznych na świecie i konferencja zaczęła się debatą pomiędzy sztuczną inteligencją a człowiekiem. To była normalna debata, trochę może inna niż nasza, bo to była debata skonstruowana w ten sposób, że zarówno człowiek, to był profesor z Oxfordu, który wygrywa wszystkie debaty, jak i maszyna, czyli tak zwany project debater, opracowany przez IBM, 15 minut przed debatą dostali temat debaty. I to chodziło o subsydiowanie przedszkoli. Mieli 15 minut na przygotowanie się. I potem każdy z nich 3 minuty mówił swoją argumentację. Aha, i tylko było powiedziane, że człowiek ma być przeciwko tej tezie, a sztuczna inteligencja ma być za. Najpierw mieli 3 minuty na zaprezentowanie swoich stanowisk, potem mieli 3 minuty na odniesienie się do swoich stanowisk, to było na żywo, więc sztuczna inteligencja robiła to na żywo i potem mieli 5 minut na podsumowanie. Debata się zaczęła też tym, że my, było 200 osób na sali i mieliśmy najpierw zagłosować, jakie my mamy zdanie na temat subsydiowania przedszkoli, czy jesteśmy za, czy przeciw i dokładnie tak samo głosowaliśmy po. No i oczywiście była decyzja, kto wygrał debatę, czy na przykład byśmy bardziej skłonni pójść w stronę sztucznej inteligencji, czy pójść w stronę człowieka. Na szczęście debatę wygrał człowiek ostatecznie, czyli więcej ludzi zmieniło zdanie na poczet profesora z Oxfordu. Ale potem było drugie pytanie. I drugie pytanie było o tym, kto z uczestników tej debaty ma większą wiedzę w tym obszarze. I wyobraźcie sobie Państwo, że zdecydowana większość ludzi będących na sali powiedziała, że sztuczna inteligencja. I teraz
To, co my dzisiaj żyjemy w czasach, w takich czasach bardzo subiektywnych, że my mamy tylko jeden punkt widzenia. I teraz możemy sobie wyobrazić, że taki project debater, który może dyskutować na każdy dowolny temat i może przyjmować dowolne stanowisko, może mieć ogromną wiedzę, no bo w bardzo krótkim czasie analizuje ogromne ilości danych, może nam w ciągu 10 minut przedstawić dwa stanowiska i dzięki temu my możemy podejmować bardziej obiektywne decyzje. W związku z tym maszyna w takich sytuacjach może nam pomóc. Oczywiście też jest zagrożenie. Profesor Davis. Tak, ja chciałem tylko dodać parę słów, że mówiłem, jak dzieje, to jest ten ogrom, tak ma rozmiary nie do poznania, ale internet jest trochę podobny, czyli to jest ogrom informacji, który nie mamy szansy poznać i dowiedzieć, co to jest. W tym, że jest różnica, że my nie możemy bezpośrednio reagować na przyszłość. Przyszłość do nas nie mówi, istnieje, ale natomiast internet, właśnie maszyna, interreaguje z nami. Czy można po polsku tak mówić? Jest interakcja. I to jest nowość, że każdy pisarz, każdy filmowiec, każdy historyk ma tą interakcję z tym ogromem i próbujemy dać radę. Dziękujemy jeszcze, Natalia Chatarska. Wracam Pani do pytania. Chciała się odnieść, tak? Nie, już teraz pytanie. Wracam do pytania, jak współczesne media zmieniają nasze postrzeganie historii. No drastycznie zmieniają, chociażby w kontekście tego, jak, że my kreujemy fałszywy świat. I to nie tylko, że my kreujemy swoją fałszywą rzeczywistość, ale też tworzymy fake newsy, manipulowanie i tak dalej. Natomiast jest bardzo duże zagrożenie, jeżeli chodzi o internet, że my możemy, no, historia to jest coś, co tworzy naszą tożsamość. Możemy się nią nie interesować, ale ona jest istotna, tak? Ona tworzy naszą tożsamość. Natomiast internet stwarza takie zagrożenie, że my możemy tę historię całkowicie wymazać. Z jednej strony to, co jest w internecie, zostaje na zawsze, w związku z tym dyskutuje się o prawie do zapomnienia, a wiemy, że internet nie zapomina nigdy, ale jeżeli odniesiemy to chociażby do takich naszych codziennych sytuacji, wyobraźcie sobie Państwo na przykład, że Państwo jesteście w związku jakimś romantycznym. I kończycie ten związek. I co się dzieje? Po pierwsze, usuwamy wszystkie wiadomości, które mieliśmy. Tak naprawdę możemy tę osobę całkowicie wygumkować. Tak? Usuwamy zdjęcia, usuwamy wiadomości, tej osoby po prostu nie ma. Co więcej, sztuczna inteligencja dzisiaj i rozwiązania technologiczne umożliwiają nawet nam coś takiego, że jeżeli Państwo macie zdjęcia, pojechaliście do Paryża, romantyczny wyjazd, podróż poślubną i jesteście na tym zdjęciu z tą osobą, z którą się właśnie rozstaliście, to za opłatą możecie nadal mieć to zdjęcie, dokładnie w tej samej sytuacji, ale ta osoba jest całkowicie wymazana, jej po prostu nie ma. Tak, i macie fantastyczne zdjęcie, ale byliście w Paryżu sami. I to jest ogromne zagrożenie, bo my dzisiaj mamy takie rozwiązania, takie technologie, które pozwalają nam tę historię albo całkowicie wymazać, albo ją zmienić. Strach pomyśleć, gdyby takie narzędzia miał zwłaszcza jeden pan na Kremlu w latach 30. To może teraz, chociaż też wtedy wymazywano z fotografii, zanim zadam pytanie ponownie profesorowi Snyderowi i pani Agnieszce Holland, to jeszcze kolejny głos w dyskusji, pisarz i reportażysta Ziemowik Szczerek i jego głos w naszej dyskusji o historii. Nowe technologie, chyba jak wszystko, jak każde narzędzia, tak i te nowe, tworzą i szanse, i zagrożenia. Zwróćmy uwagę na to, że po raz pierwszy w historii tak szeroka masa ludzi bierze udział w debacie publicznej właśnie dzięki nowym technologiom. I to, co nazywamy tą populizacją dyskursu publicznego, w gruncie rzeczy jest pierwszą fazą czegoś, co wyśnili demokraci całego świata, czyli już nie czasami tak zwanymi złotymi, kiedy tylko elity mogły wypowiadać się na tematy publiczne, ale też rozszerzeniem tej debaty na wszystkich. To tylko chyba ktoś o niespecjalnie bujnej wyobraźni mógł się spodziewać, że ta debata od razu będzie piękna. Rozszerzenie debaty na wszystkich i także debaty historycznej. W takim razie pytanie najpierw do profesora Snydera. Panie profesorze, pan pisze teraz, że przed nami droga do niewolności.
W związku z tym pytanie, czy historia może nas przed tą drogą do niewolności, przed drogą do jakiegoś neofaszyzmu, neonacjonalizmu, populizmu, może nas jakoś obronić i czy mimo tych złych doświadczeń, jakie mamy, czy te nowe media, które tak włączyły masowo ludzi do dyskusji, także o przeszłości, jednak mimo ich złych stron mogą w czymś pomóc? Więc owszem, to znaczy nie chcę powiedzieć, że historia jest jedyną i właściwą i wyłączną bronią w tej walce, ale owszem, i to mi się wydaje z niebanalnego powodu i może z nieoczywistego powodu, mianowicie demokracja jako taka to znaczy Grecy to rozumieli, Plato to wyjaśniał, choć było przeciwko, demokracja wymaga pewne zrozumienie czasów. W demokracji obywatel decyduje na podstawie przeszłości w teraźniejszości o przyszłość. I to jest jakby bardzo proste, ale nasz dzisiejszy świat dąży w inny kierunek. Teraz jest akurat tak, dzięki między innymi internetowi, że nie ma mi przeszłości i nie ma mi przyszłości, bo jesteśmy cały czas w pułapce tej wiecznej, powtarzającej się teraźniejszości. I w tej wiecznej teraźniejszości nie możemy mieć demokracji. I to jest poniekąd nasz problem, że nie mamy teraz czasu, nie mamy cierpliwości, nie mamy zwyczaju myśleć, choć w najbanalniejszy sposób, o przeszłości i o przyszłości. I wszystkie te nasze nowe tak zwane populizmy, nacjonalizmy, wszystkie nasze Putinowie, Trumpowie, Erdoganowie, wszyscy mają jeden wspólny cech, mianowicie nie mają przyszłości. Nie ma przyszłości. To jest dla mnie najbardziej zastanawiający fakt naszej politycznej rzeczywistości. Od 200 lat na Zachodzie właśnie byliśmy w tym dobrze. Byliśmy w stanie wyobrażać sobie konkurujący się ze sobą wizję przyszłości. I teraz, choć mamy fantastyczną technologię i fantastyczne zasoby finansowe, nie mamy przyszłości. Mi się wydaje, że akurat historia w bardzo banalnym sensie, myślenie według historycznego czasu nam pomaga i może pomóc. I druga sprawa jest refleksja, bo jak jesteśmy w tej wiecznej teraźniejszości, mamy wrażenie, że wszystko, co się staje, jest nowe i szokujące. Jeżeli wszystko, co się staje, jest nowe, to mamy prawo być szokowani i mamy prawo nic nie robić. Bo oczywiście, co mamy robić, nie ma precedensu. Ale historia uczy, że właściwie wszystko jest trochę nowe i trochę stare. Że jest precedens, choć precedens nie jest doskonały. I że byli ludzie, którzy byli mądrzejsi od nas i reagowali na problemy głębsze od naszych i jednak mieli recepty na to. Więc też jako źródło refleksji, mi się wydaje, historia jest bardzo ważna. To pytanie do Agnieszki Holland teraz. Pan profesor mówi o tej wiecznej teraźniejszości, można powiedzieć. No, zasadą, jaką kierowano się w tej części świata, w Polsce, w innych krajach, zwłaszcza po doświadczeniach połowy XX wieku, było nigdy więcej tego, co było. A teraz okazuje się, z tego, co mówi pan profesor, przestajemy pamiętać, co było, myślimy tylko o tym, co jest. Jak pani ocenia, czy ta dyskusja ciągła, teraźniejsza o nieprzeszłości, tak jak jest niewolność, nas przed czymś obroni, czy nas zaprowadzi do czegoś gorszego? To jest bardzo złożone, dlatego że w życiu w teraźniejszości jest pewna ogromna zaleta, to znaczy taka egzystencjalna zaleta, znaczy, że jestem tu i teraz, jeżeli rzeczywiście jestem tu i teraz. Ale to pytanie ma wiele wymiarów, bo inny jest wymiar polityczny, ideologiczny, inny jest wymiar artystyczny, inny jest wymiar czysto egzystencjalny. Więc jeżeli popatrzymy na to na taki kompleksowy w miarę sposób, to moim zdaniem, jeżeli możemy mówić o czymś takim jak lekcji z historii, szczególnie z totalitaryzmu XX wieku i z Holokaustu, tak jako
symbolicznie chociażby to ujmiemy. Ta lekcja zaskutkowała pewnymi zmianami świadomościowymi i politycznymi w Europie Zachodniej, bardzo istotnymi. I stworzyła nowe instytucje, i stworzyła nowy sposób komunikowania między państwami, między narodami, między ludźmi, które było efektem w jakimś sensie właśnie tejże lekcji. I w pewnym momencie niepostrzeżenie niemal, na przestrzeni ostatnich 10 lat może, ta lekcja zaczęła się wypłukiwać. Ja to nazywam szczepionką Holokaustu, która straciła ważność. Ale jednocześnie to, co się zdarzyło w przeszłości, nie przestało przez to być nieistotne. Stało się nawet w jakimś sensie istotniejsze, ale zaczęło być używane w zupełnie inny sposób. Zaczęło być używane jako pozbawione już tego jak gdyby moralnego potępienia czy empatycznego przeżycia, zaczęło być używane jako pewna forma gotowców zachowań. I to, co się dzieje z tymi wszystkimi brzydkimi panami, których wymienił profesor Snyder i ludźmi, którzy idą za nimi i którzy wierzą, że to i rozwiąże problemy nowoczesności, to jest recyklowanie tych idei, czy tych jak gdyby toposów, metod zachowania, które już istniały, które żeśmy przerabiali w historii. One, właściwie to, co nas w tej chwili najbardziej uderza, jeśli chodzi o brak przyszłości, to jest to, że nie ma żadnych nowych pomysłów. Żadnych nowych pomysłów. I dlatego ja uważam, że to, co jest nam najbardziej potrzebne, to wyobraźnia. I nie wierzę, że ta wyobraźnia przyjdzie od polityków. Politycy są rzeczywiście zatrzaśnięci w teraźniejszości, to znaczy ich perspektywą są perspektywa najbliższych wyborów. Nie ma żadnych innych polityków. Jeżeli zdarzają się jacyś wizjonerzy, to nikną po prostu po kilku jakichś takich dość nieudolnych próbach. Natomiast wizjonerzy są absolutnie niezbędni, bo wydaje się, że pomysły na ustrój, czy na ustrój międzyludzki wyczerpały się, a rewolucja internetowa stawia przed nami kompletnie nowe wyzwania. Już nie mówię o tych innych wyzwaniach nowoczesności, które są szalenie dramatyczne i które są bardzo istotne. Coś takiego się stało, jeśli chodzi o popularną twórczość audiowizualną, mam na myśli przede wszystkim seriale albo popularne filmy, że w tym samym mniej więcej momencie, kiedy zaczęły się kończyć jakiekolwiek pomysły na przyszłość, zaczęły powstawać dystopie. Dystopie, które kiedyś, czy raczej futurystyczne, futurologiczne dystopie. O ile orwellowskie dystopie były takim metaforycznym sposobem opisania czegoś, co istniało, o tyle te dystopie współczesne starają się wyczuć, co będzie jakoś. Na razie są one głównie negatywne. Ja czekam na moment, kiedy one się staną jakimiś równie silnymi utopiami. Bo bez utopii nie damy rady po prostu. Widzę, że Natalia Hatalska się chciała włączyć do dyskusji, to proszę teraz, o komentarz, a potem będzie pytanie do profesora Davisa. Tak, ja chciałam tylko jedną rzecz dodać a propos tego pytania, czy współczesne media mogą nas ustrzec przed neofaszyzmem, populizmem i tak dalej. W mojej ocenie nie. I tutaj jest akurat super cenna rzecz, nie wiem, czy ona dobrze wybrzmiała. Chciałabym zwrócić uwagę na to, co powiedział profesor Snyder, mianowicie niezwykle istotny jest tutaj brak czasu. My nie mamy czasu dzisiaj na to, żeby sprawdzać informacje. Pamiętam taką sytuację tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Pojawiła się, mimo że mnie się zdaje, że jestem naprawdę świadomą użytkowniczką internetu i staram się rozróżniać fake newsy od prawdziwych informacji. Pojawiła się taka informacja w mediach, być może Państwo ją słyszeliście, że Unia Europejska zakazała stawiania choinek na placach w głównych miastach w Europie, żeby uniknąć napięć na tle religijnym. I od razu, ja przeczytałam tę informację i od razu sobie tutaj taka, pojawiły we mnie się jakieś bardzo silne emocje, że jak nie będzie teraz choinek, nie będzie światełek i w ogóle to jest skandal. I oczywiście potem zaczęłam sprawdzać i okazało się, że to jest informacja nieprawdziwa, to był fake news. No ale właśnie ze względu na brak czasu wiele ludzi nawet nie sprawdza, czy dana informacja jest informacją prawdziwą, czy jest fake newsem. Z badań, które myśmy robili w instytucie wynika, że
30% polskich internautów deklaruje, że się spotkało z fake newsami, ale to nie znaczy, że 70% nie napotkało się na fake newsy, tylko nawet nie ma świadomości tego, że informacje, które do nich docierają, są nieprawdziwe. I teraz, jeżeli my nie mamy czasu sprawdzać informacji, prawdziwości tych informacji, no to bardzo łatwo jest takim społeczeństwem manipulować, nawet wywoływać różnego rodzaju zachowania społeczne, że na przykład ludzie wychodzą na ulicę i protestują przeciwko czemuś, co tak naprawdę nie istnieje. Rozmawiamy w tej części dyskusji o tym, czy historia może nas ochronić przed populizmem, nacjonalizmem, faszyzmem. I o tym mówił Ziemowit Szczerek w swojej wypowiedzi. Bardzo często mówi się o tym, kiedy rozmawiamy o współczesnych czasach, że problemy demokracji liberalnej, z którymi się zmagamy dzisiaj, zjawiska, które dzisiaj obserwujemy, są bardzo podobne do tych zjawisk, które następowały na przełomie XIX, u progu XX wieku, kiedy też nasz kontynent zmagał się z pierwszą falą globalizacji, z pewnymi sprzecznościami, z którymi nie potrafił sobie wtedy poradzić. Później już potrafił sobie poradzić. Ale tutaj jest właśnie pytanie do profesora Davisa. To znaczy, czy historia pana zdaniem rzeczywiście może nas czegoś uczyć? Czy może wymyślając te nowe rzeczy, te scenariusze dla historii jutra, możemy czerpać twórczo z tych doświadczeń i po to, żeby wymyślać coś nowego? Jakieś rozwiązania dla naszych problemów tu i teraz? Tak. Historia nauczy, że z historii nic nie dowiemy, ale to nie jest do końca prawda. Historia uczy refleksję, że warto zastanowienie, że nie tylko istniemy, ale myślimy o przeszłości i o przyszłości. I tak ludzie robili w dawnych czasach, tak robią dzisiaj, tak na pewno robią, ale historia nie jest nauką ścisłą. To nie ma odpowiedzi jak w matematyce. To jest albo tak, albo inaczej. I zdaje mi się też ważny punkt, że jest ważne wyróżnienie wiara i wiedza. To, co wiemy, dlatego wierzymy, że tak jest, i to, co wiemy, dlatego o tym myśleliśmy, rozważyliśmy i doszliśmy do różnych konkluzji. Ale wiara jest chyba mocniejsza od wiedzy. I skąd jest ta wiara, że wierzymy, że tak jest i nie inaczej? Tu trzeba mówić o autorytety. Każdy z nas nie potrafimy poznać świat od własnych sił. Musimy wierzyć różnej autorytety i ten autorytet może być, nie wiem, kościół, kler, szkoła, nauczyciel, profesor, autor. I bez tego my nie mamy czasu właśnie dojść do jakiejś konkluzji. I ciągle walczymy właśnie wiara i nasza słaba wiedza. Pytanie do profesora Snydera. Panie profesorze, pan uczy na co dzień historii, to jest pana też zawód główny. Zastanawiamy się często i w Polsce właściwie ciągle, a w ostatnich czasach właściwie w każdej godzinie pojawia się pytanie, no jak uczyć historii, jak należy historię przekazywać. To przewrotne pytanie, może chociaż trochę przewrotne. Jak w takim razie nie uczyć historii? I może wtedy ona będzie lepszą nauczycielką życia, jeśli tak jak mówi profesor Davis, ona nas nie uczy, no to może próbujmy jej uczyć inaczej. Albo jak jej nie uczyć, wtedy będą jakieś lepsze rezultaty. Jest dla mnie nie tylko ogromnym zaszczytem, ale też ogromną przyjemnością, że jestem
tym historykiem i że mogę uczyć studentom i że mam właśnie tą przyjemność prawie codzienną, że ktoś, kto już delikatnie mówiąc nie jest studentem, podchodzi do mnie i mówię, z wiekiem ja rozumiem, jaka ważna jest ta historia. Nie rozumiałam to w szkole, ale teraz ja to rozumiem. Więc mi się wydaje, że to pytanie jest akurat kluczowe, bo nie tylko w Polsce, ale w całej Europie prawie, że i zwykle na świecie jest tak, że historia jest nauczana w taki sposób, ażeby jednocześnie wszyscy studenci uważali, że to jest nudny temat, ale nauczycielom udaje się jednak, studentom do głowy włożyć pewne intuicje, pewne stereotypy, które jak już są dorośli, jeszcze raz będą mieć swoje drugie życie. Więc jednym zdaniem mi się wydaje, że zadanie polega na to, ażeby nie pamięci, ale właśnie historią. Bo pamięć jest łatwy temat. Pamięć jest właśnie to, w co chcemy wierzyć. Pamięć nas jako naród, społeczeństwo uczy, że jesteśmy tymi niewinnymi, że myśmy mieli rację, a że ci inni nie, ale my zawsze. Historia jest czymś zupełnie innym niż pamięć. Jestem coraz bardziej przekonany, że właśnie pamięć jest mordotynią historii i że pamięć jest drogą właśnie do autorytaryzmu, podczas gdy historia nam przynajmniej proponuje jakąś szansę. I ta różnica, ja bym podkreślił, nie jest różnica stopniowa, to jest różnica jakości, bo pamięć nas uczy, że mamy się obrażać. Podczas gdy historia nas uczy, że musimy pytać. Historia jest tylko jedno, w zasadzie, jest tylko jedną globalną historią. Od Mesopotamii do dziś, na podstawie wszystkich właśnie tego ogromu, tak? Teoretycznie jest tylko jedna historia, dostępna dla wszystkich. W Indiach, w Afryce, w Stanach, niezależnie. Podczas gdy pamięć jest zawsze narodowa i nie jest dostępna. I nie ma być dostępna. W pamięci chodzi o to, żeby uczniowie, którzy nie są w stanie się bronić, bo są uczniami właśnie, żeby uczniowie już mieli taki refleks, że jest normalne, że oni nas nie rozumieją. Profesor Davis chciał coś dodać do tego? No, zawsze może coś dodać. Zdaje mi się, pamięć też jest trudne pojęcie. Jest pamięć osobista. Ja właśnie napisałem autobiografię. I ta narracja jest kompletnie subiektywna. To jest to, co ja pamiętam. Nawet nie ma możliwości sprawdzić i tak dalej. To nie jest historia naukowa. Natomiast jest pamięć kolektywna. To, co społeczeństwo pamięta z przeszłości. I to jest bardzo złożone. Pamięć kolektywna stworzy rynek na historię. To jest popyt na historię. Czy my pamiętamy dobrze, czy źle? Na przykład popyt na moją autobiografię wątpię, czy jest. Ale popyt na historię zawsze jest i dzięki Bogu tak jest. Chcieliśmy jeszcze Agnieszkę Holland o to dopytać, bo z jednej strony mówimy o tym, jak uczyć historii, ale z drugiej strony bardzo ciekawe są też Pani doświadczenia. Najnowszy film Obywatel Jones, którego
my jeszcze nie znamy, ale który miał już swoją światową premierę też na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie. Opowiada właśnie pewną historię, tak? Z jednej strony historię człowieka, który próbował poinformować o wielkim głodzie na Ukrainie i też jakby pokazuje, jaka jest rola jednostki w historii, jak wiele może, ale z drugiej strony porusza temat, który no właśnie w kwestii pamięci chociażby ukraińskiej no jest bardzo kluczowy. Więc właściwie to jest pytanie, że może sztuka jest taką przestrzenią, w której tak jak nie udaje się napisać jednego podręcznika europejskiego do wspólnego nauczania historii, ale być może filmy potrafią przekraczać granice i opowiadać coś tak, że jest to jedna opowieść dla bardzo wielu krajów, państw, narodów, ludzi, którzy mają różne pamięci. Ale filmy też nie trafiają do każdego i nie do wszystkich trafiają jednakowo. Nawet filmy, które operują faktami historycznymi i powiedzmy, że prezentacja tych faktów jest z punktu widzenia jakichś poszczególnych ideologii czy polityk historycznych obojętna. Powiedzmy, że się nawet tym nie posługujemy w ogóle, że posługujemy się pewnym ludzkim doświadczeniem, posługujemy się empatią. Ale i tak odbiór czegoś takiego jest zależny od tego, kto to odbiera. Inaczej mój film, który opowiada o dziennikarzu walijskim, który w 1933 roku pojechał do Rosji, przedostał się na Ukrainę i tam zobaczył głód, postanowił go opisać. Został zdyskredytowany przez bardzo wpływowego korespondenta New York Timesa i przez resztę zresztą korpusu korespondentów w Moskwie. I ten jego przekaz przepadł, ale nie przepadł nie tylko dlatego, że został zakłamany fake newsem, ale również dlatego, że nie było na niego zapotrzebowania w świecie polityków. To znaczy opowiadam o historii, która wydaje mi się wiecznie relewantna, o korupcji mediów, o tchórzostwie rządów i o obojętności społeczeństw. Ale kiedy pokazałam ten film w Berlinie tylko i potem na kilku pokazach, i Rosjanie, którzy w każdym razie oficjalnie się wypowiadali się bardzo negatywnie. To w ogóle nie jest żadna prawda, w ogóle nie było głodu, a jeżeli był głód, to nie dotyczył Ukrainy i tak dalej. Ukraińcy byli bardzo przejęci i zachwyceni i chcieliby, żeby było jeszcze więcej o tym, że Stalin specjalnie prześladował Ukraińców. Amerykanów kilku odebrało ten film niechętnie. I zrozumiałam, że nie podoba im się, że głównym szwar z charakterem jest korespondent New York Timesa. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jeżeli widz nie będzie miał tych wszystkich jakby silnych barier, tylko otworzy się na emocjonalność opowieści, no to wejdzie w to w sposób najbardziej uczciwy i niewinny, można powiedzieć. Ale jeżeli robię film o takiej historii, to oczywiście robię między innymi w tym celu, żeby pokazać to, co nas łączy z tą przeszłością. To, co jest relewantne, co jest aktualne. Ale według mnie nauka wypływająca z historii, czy w ogóle historia bez wymiaru etycznego, jest po prostu zbiorem faktów. Historia II wojny światowej. Znacie Państwo to, co się dzieje wokół Muzeum II wojny światowej w Gdańsku i jak przekaz tego muzeum jest zwalczany przez obecne władze. I chodzi tutaj o to, że jest to w jakimś sensie przekaz, który mówi, że wojna, że wszyscy niejako byli ofiarami wojny i że wojna jest czymś globalnie złym. Nie chcę tego upraszczać, oczywiście to jest bardziej skomplikowane, ale w każdym razie nie jest to powiedziane, że to jest muzeum o Polakach, którzy byli wspaniali, bohaterscy, niewinni. Jeżeli nie byli ofiarami, to byli zwycięzcami, prawda? Ale mamy ogromne zapotrzebowanie na taki przekaz. Kto wyciąga lekcje z historii lat 30. XX wieku? Młodzi ONR-owcy. Przecież oni się zachowują dokładnie tak, jak to wynika z historii. Używają nawet podobnych kostiumów, podobnych haseł. Młodzież Wszechpolska, neofaszyści, różne te grupy rekonstrukcyjne, ale to już przekroczyło oczywiście granice grup rekonstrukcyjnych. To są rzeczywiste ruchy polityczne, które nie karmią się współczesnością o tyle, że nie tworzą jakichś nowych symboli, jakichś nowego rodzaju wspólnotowości, tylko właśnie recyklują to, co było już w historii. Ich
matką, że tak powiem, jest historia. Profesor Snyder, a potem profesor Davis. Jeszcze nikt nie mówił o perspektywie. I zdaje mi się, to jest bardzo ważne, bo perspektywa to nie jest to samo, co prawda czy nieprawda. Na samolocie moja żona czytała książkę o Lwowie. I tytuł książka jest Lemberg, Lwów, Lwiw. I w wstępie autor mówi, że każdy naród, który miał do czynienia z Lwowem, ma swoją perspektywę. Czyli Polacy mówią o dziejach Polaków we Lwowie. Żydzi mówią o dziejach Żydów we Lwowie. Ukraińcy piszą przeważnie o dziejach Ukraińców we Lwowie. I to, co piszą, może być faktualnie, absolutnie w porządku. Nie to żadna fikcja, tylko że ludzie piszą inaczej, bo ich perspektywa jest inna. I to jest wielki problem, że żeby tworzyć jakąś prawdę, czy przybliżenie prawdy o historii Lwowa, trzeba brać pod uwagę każdą perspektywę. Profesor Snyder chciał zabrać głos. Tak, na podstawie tego, co powiedziała Agnieszka Holland, chciałbym jeszcze jedno powiedzieć o różnicy między pamięcią i historią. Bo mi się wydaje, że zgadzając się ze wszystkimi przedmówcami co do ultimatywnej subiektywności wszystkiego, to jednak jest ludzka wartość, mi się wydaje, polegająca na tym, że szukamy faktów i że szukamy prawdy. Mowa była o, na przykład o Muzeum II Wojny Światowej. W tym muzeum jest wystawa, która przedstawia los jeńców sowieckich. 3 milionów jeńców sowieckich zostało zgładzonych przez Niemców podczas II Wojny Światowej. O tym nie ma żadnej pamięci. Żadnej pamięci, żadnej oficjalnej pamięci nie ma. Jednak to jest fakt. I te 3 miliony ludzi liczą się jako ludzi tak równie moim zdaniem moralnie, tak jak ci, którzy zostali pamiętani. Dlaczego jest taka wystawa? Między innymi dzięki książkom. Dlaczego są książki? Bo konkretni ludzie szukali tej prawdy. Studenci młodzi niemieccy w latach 80. na przykład pisali listy do jeszcze żyjących sowieckich żołnierzy, właśnie pytając o tym, i dostali odpowiedzi, i te odpowiedzi zostały publikowane. I to jest po prostu przykład źródła, którego by nie było, gdyby nie wysiłek konkretnych ludzi. Cierpienie Polaków. Pamięć jest o Katyniu, ale pamięci w ogóle nie ma o akcji przeciwko Polakom w Związku Radzieckim w rokach 1937 i 1938, podczas którego terroru zostali zmordowani pięciokrotnie więcej Polaków. Ale nie ma pamięci, ale są fakty. I te fakty zostały zbierane przez rosyjskich historyków, Rogozyńskiego na przykład, i dzięki tym źródłem znalezionych przez ludzi, tak, przez ludzi, którzy trochę ryzykowali, mamy teraz te fakty, co mnie, to mnie kojarzy właśnie z filmem, bo oczywiście film jest świetny o Gareth Jones. Gareth Jones był właśnie takim, moim zdaniem, bohaterskim poszukiwaczem faktów. On szukał faktów i znalazł, i był tym jedynym, przynajmniej anglojęzycznym, dziennikarzem, który miał męstwo, ażeby pisać o głodzie na Ukrainie pod własnym nazwiskiem, i patrzył za to najwyższą cenę. Ale gdyby ten Gareth Jones nie szukał tych faktów i gdyby nie znalazł, to byśmy nie mieli naszej wiedzy o Holodomorze, i byśmy też nie mieli filmu. To o poszukiwaniu prawdy, o poszukiwaniu, dowiadywaniu się pan profesor Snyder mówił, pan jeszcze wcześniej mówił o nauczaniu, o dumie z nauczania historii, studentów historii, ale teraz
o szukaniu prawdy także o świecie i o świecie przeszłości, ale nie przez historyków i nie przez studentów historii, tylko przez, no powiedzmy może trochę trywialnie, zwykłych śmiertelników, którzy mają algorytmy wyszukiwarki internetowej i chcą się dowiedzieć dzisiaj o Jonesie, o Wielkim Głodzie, o akcji NKWD w 1937-1938 i o innych jeszcze wydarzeniach historycznych i jak mają się przebić przez maszyny, algorytmy i te wszystkie tajemne siły internetowych wyszukiwarek, żeby znaleźć prawdę. Tak, właśnie profesor Davis powiedział o tym, że musimy mieć dzisiaj perspektywę po to, żeby szukać prawdy. I powiedział to oczywiście w kontekście historii, a ja chciałabym to bardzo odnieść do współczesności, do współczesnych mediów. Internet miał nam dać bardzo szeroką perspektywę. Właściwie ma nam dać nieograniczony dostęp do wiedzy. A tak naprawdę to, co nam daje internet, to daje nam algorytmy, które pokazują nam informacje i treści, które według internetu albo według tych algorytmów my możemy być nimi zainteresowani. Czyli jeżeli my wpiszemy sobie, każdy z nas wpisałby jakiekolwiek hasło dzisiaj do wyszukiwarki, to każdy z nas dostanie inną odpowiedź. Dlaczego? Dlatego, że te odpowiedzi są podawane na podstawie naszego zachowania, na podstawie naszego wcześniejszego zachowania w sieci. I o tym, czyli my tak naprawdę dzisiaj funkcjonujemy, o tym się mówi filter bubble, czyli funkcjonujemy w bańce informacji. I nam się wydaje, że my mamy obiektywną rzeczywistość w internecie, to jest nieprawda. Każdy z nas ma zupełnie inną tablicę na Facebooku, bo ta tablica nam się pojawia znowu na podstawie tego, co my klikamy. Najczęściej dostajemy treści, które chcemy oglądać, treści, które podbudowują nasze poglądy, nasze spojrzenie na świat, a nie pokazują nam alternatywnej rzeczywistości. I co jest zatrważające, bo też badaliśmy to w instytucie, okazuje się, że w ogóle ludzie nie mają świadomości, polscy internauci nie mają świadomości tego, że my informacje, które dostajemy, to są informacje przygotowane przez algorytmy, ale co mnie najbardziej przeraziło, to to, że to młode pokolenie, pokolenie generacji Z, pokolenie współczesnych 20-latków, które jest cyfrowym pokoleniem, kiedy im zadaliśmy pytanie, czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że rzeczywistość kreowana w internecie jest kreowana przez algorytmy, to ogromna większość z nich powiedziała, że się z tym stwierdzeniem nie zgadza. Czyli oni nie znają medium, w którym tak naprawdę funkcjonują i w którym żyją. No i teraz pytanie, czy można się wyrwać z tej bańki? Można próbować. Tak, pierwsza rzecz to jest kwestia świadomości, żeby sobie uświadomić, że tak, treści, które my dostajemy, to są treści spreparowane przez algorytmy, a nie są to treści obiektywne. To jest pierwszy krok. Drugi krok to są kwestie ustawienia prywatności. Nie wiem, czy jest Kasia Szymilewicz na sali, prezeska Panoptykonu. Nie widzę. Kasia, ostatnio mieliśmy z Kasią dyskusję na temat RODO. I Kasia mnie przekonała i zgadzam się z nią, że od strony takiej użytkownika RODO jest czymś dobrym i z założenia ma nam pomóc właśnie chociażby chronić naszą prywatność, ale w takim codziennym funkcjonowaniu w internecie nam bardzo przeszkadza. Jak Państwo wchodzicie na strony internetowe, to my jesteśmy zirytowani, że musimy kliknąć schowaj, że tam są cookies, że tu zbieramy informacje i tak dalej. To nas po prostu irytuje. My tego nie chcemy. Zresztą kto z Państwa na przykład korzysta z internetu w trybie incognito? Czy ktoś w ogóle jest taki? No mam 3 osoby, tak, na sali, która ma 500 osób, 5 osób może. Tak więc my z jednej strony chcemy się wyrwać z tej bańki, nie mamy świadomości, druga rzecz, mamy narzędzia, z których nie korzystamy. Trzecia rzecz to jest taka rzecz bardzo, bardzo praktyczna. Algorytmy opierają się na kliknięciach, czyli im więcej klikamy w jakieś treści, które nam się podobają, tym więcej takich treści dostajemy. To jest tak samo jak z mediami. Zawsze oglądamy te media, które odpowiadają naszym poglądom politycznym. Nie oglądamy mediów z drugiej strony barykady. W związku z tym, żeby oszukać te algorytmy, powinniśmy właśnie klikać na treści, z którymi się absolutnie nie zgadzamy. Albo które nas irytują, albo które nas denerwują, bo dzięki temu będziemy mogli zobaczyć w miarę przynajmniej obiektywną rzeczywistość. Pytanie na to, czy mamy czas i ochotę. Zaprośmy teraz do dyskusji Michała Wójcika, reporterzystę, historyka. Poprosimy o trzeci, ostatni materiał. 31 lipca 1942 roku generał Stefan Rowecki-Grot, szef AK, podpisał depeszę do Londynu numer 598. Krótki fragment zacytuję. Rozpoczęcie likwidacji getta warszawskiego przez Niemców wstrząsnęło całą giełdą generalnej guberni. Dolar złoty spadł na 140 zł. Coraz trudniej o nabywców. Także istnieje uzasadniona obawa, że nie będzie można w ogóle zmieniać dolarów. Zatrzymałoby to całkowicie naszą pracę. I to jest pierwszy komunikat szefa zbrojnego polskiego podziemia do Londynu na temat likwidacji warszawskiego getta. Tu nie ma żadnej cienia refleksji o tym, co tak naprawdę to oznacza. To znaczy likwidacja getta dla szefa
AK to są kłopoty finansowe. Nie ma tu mowy o ludobójstwie, o tragedii, o tym, że kończy się pewna epoka, kończy się Polska, jaką znamy. I teraz, gdy słyszę pytanie, czy historia powinna łączyć, czy dzielić, to mi się wydaje, że ani to, ani to. Znaczy, historię trzeba przede wszystkim poznać, bo mam wrażenie, że to, co się wydarzyło 70 lat temu, to jest absolutnie terra incognita, to jest w ogóle nieznane. My tego nie ogarniamy intelektualnie, nie znamy tego. Potrafimy się na ten temat kłócić, czasami to są kłótnie agresywne, ale my w ogóle nie znamy faktów. Także zanim historia będzie łączyć i dzielić, najpierw chyba trzeba ją poznać. Michał Wójcik mówił o zagładzie warszawskiego getta. Pan profesor Norman Davis napisał książkę Powstanie 44, książkę o powstaniu warszawskim, które również jest takim wydarzeniem historycznym, które rokrocznie na nowo Polaków dzieli i łączy, rozdzielając jakoś te głosy między zwolenników, przeciwników powstania. I pytanie brzmi, co zrobić, aby historia mogła nas łączyć, aby historia była, stała się jakąś płaszczyzną też do budowania wspólnoty, czy do budowania przynajmniej takiej przestrzeni, w której może te różne opinie mogą wybrzmiewać, ale przynajmniej co do pewnych faktów jesteśmy zgodni. Nie jestem pewien, że misja historii jest połączyć ludzi. Są różne cele. Zależy, jakie są problemy, które są do rozwiązania. Czasem jest po prostu powiedzieć czytelnikom, że ogólne wizje pewnego epizodu są błędne. Powstanie warszawskie jest szczególnie trudnym orzekiem. Ja napisałem tą książkę dlatego, że napisałem na początku XXI wieku, ale byłem przekonany przez 10 lat, że po upadku komunizmu ktoś, jakiś Polak, weźmie się do tego zadania i nikt jakby nie chciał. Nie była żadna nowa książka o powstaniu na przykład na 50. rocznicy. Żadna. I bardzo szybko dowiedziałem się, że nie tylko, że są różnice zdań wśród Polaków, ale że na przykład wśród powstańców są bardzo ostre różnice zdań, że pytałem różne ludzie, którzy przeżyli powstania i w Anglii poznałem parę powstańców, którzy mają identyczne poglądy na powstanie, co komunista. Może powiedzieć stalinista, że to jest zbrodnia i tak dalej, trzeba rozdzielić tych wszystkich generałów i tak dalej. I oczywiście to było moim zdaniem opinie na fałszywych podstawach, ale te różnice są bardzo ostre i bardzo trudne. I ja zrobiłem co mogę, ale widocznie nie wystarczy. Pytanie do profesora Snydera. Czy da się napisać taką historię jutra, która nam pozwoli przynajmniej o tym jutrze rozmawiać w miarę bezpiecznie, w miarę spokojnie, może nawet więcej, która pozwoli nam zająć się jutro nie tylko historią, ale także jutrem w szerszym znaczeniu? Ale to jest pytanie wielopłaszczeniowe. Więc opowiem na różny sposób. Jeżeli chodzi, wracając do
wypowiedzi i do tego, co powiedział kolega Davis. Mi się wydaje, że są pewne fundamentalne rzeczy, które łączą, ale to nie są narracja i nie są interpretacje. W moim doświadczeniu z badaniem nad Holokaustem na przykład, docierają do mnie często właśnie takie sytuacje, gdzie ludzie, którzy są innego zdania co do interpretacji, narracji, znaczenia danego masakru, danego horroru, mogą być razem, jeżeli chodzi o pewne konkrety, tak jak liczby. To może brzmi banalne, ale jeżeli możemy ustalić takie fundamentalne rzeczy jak liczby, możemy mieć rozmowę, możemy od tego zacząć. W wypadku Wołyniu byłem jako młody historyk świadkiem konferencji ukraińsko-polskich, polsko-ukraińskich na temat Wołynia. I taką metodą korzystano, z takiej metody korzystano, że każdy Ukraińczyk, każdy polski historyk musiał pisać referat pod tym samym tytułem. Co znaczyło, że Ukraińcy czytali polskie źródła i Polacy wyjątkowo próbowali czytać ukraińskie źródła. I choć to byli historycy nie najbardziej liberalni, powiem, raczej nacjonalistyczni, jednak ta metoda pozwoliła na to, żeby odbyła się dyskusja. Więc są pewne fundamentalne rzeczy, elementarne, może proste i nieciekawe, które łączą. Ale interpretacje nie i to jest za dużo, żeby tego się oczekiwać. Jeżeli chodzi o przyszłość, mi się wydaje, że tutaj mamy do czynienia z dwiema problemami. Po pierwsze, potrzebna jest historia. Historii po prostu więcej i pamięci po prostu mniej. potrzebna też jest historia europejska. Monet powiedział, że gdyby musiał jeszcze raz to zrobić, to by zaczął od kultury. Nie ma historii europejskiej, w tym sensie, że nie ma tego podręcznika, nie ma tej wspólnej bazy tych najelementarniejszych faktów wśród Europejczyków. Jest gorzej tutaj nawet niż u nas. Tak, jeżeli chodzi o te fundamentalne. I mi się wydaje, że Unia Europejska potrzebuje historii, ażeby mieć ciągłość i nie fałszywa narracja, ale też ażeby Europejczycy mieli wspólny język. Nie ażeby łączyli się, ale ażeby rozumieli się. Ale jeżeli chodzi o tą przyszłość... Żeby przynajmniej się nie dzielili, tak? No, przy okazji to bywa potrzebne. Ale jeżeli chodzi o tę przyszłość, mi się wydaje, że bez historii nie ma przyszłości. Jeżeli nie ma historii, nie mamy możliwości myśleć o przyszłości bez przeszłości. To jest po prostu niemożliwe. Jeżeli nie mamy tego kierunku czasu w głowach, nie będziemy myśleć o przyszłości. I jak nie będziemy myśleć o przyszłości, to nie ma syndrom polityczny teraz. Więc mi się wydaje, że w Polsce i w Europie ci ludzie i tej partii, które złamają tę naszą strasznie nudną rzeczywistość teraźniejszą, będą właśnie ci, którzy mają właśnie wyobrażeń, którzy wymyślają nowej przyszłości, jeżeli nie utopijne, to przynajmniej ciekawe. Utopijne to ciekawe. Ja myślę, że jeśli chodzi o łączenie, to raczej bym polecała skoki narciarskie. Także to jest iluzja. Ale fakty, tak, fakty. Wierzę w fakty, podobnie jak pan profesor. W drugim filmie, który pokazywaliśmy podczas naszej dyskusji, Ziemowit Szczerek mówił o tym, że po raz pierwszy w historii dzięki nowym mediom tak szeroka masa ludzi może brać udział w debacie publicznej. Jak wiemy, krótka historia już mediów społecznościowych pokazała, że potrafią mieć one bardzo silne przełożenie na wydarzenia historyczne, chociażby od czasów, nie wiem, arabskiej wiosny ludów powstało sporo tekstów i opracowań, czy chociażby przy okazji ostatnich wyborów w Stanach Zjednoczonych, czy referendum brexitowego w Wielkiej Brytanii. Coraz więcej mówiło się o tym, jak właśnie ta demokratyzacja, pozorna czy niepozorna,
która pozwala ludziom uczestniczyć w dyskusji, wpływa na teraźniejszość. I teraz pytanie, ponieważ Michał Wójcik mówił o tym, że właściwie potrafimy się kłócić bez poznania tematu, bez wniknięcia w historię, bez znajomości faktów. I to się mówi o internecie, że internet z jednej strony jako szansa mógłby być przestrzenią debaty publicznej, uczestnictwa, większej partycypacji, a stał się przestrzenią kłócenia się często właśnie o rzeczy totalnie niesprawdzone, fałszywe. Pytanie, jak będzie kiedyś, w przyszłości, jak się rozwija internet i czy świadomość tych zagrożeń jakoś pozwoli nam ich uniknąć w przyszłości? To zanim odpowiem na to pytanie, to tylko jeszcze chciałabym powiedzieć jedną rzecz, którą też powiedział profesor Snyder. Jak to w ogóle przychodziłam na ten panel, to tak sobie pomyślałam, Boże Święty, co ja tutaj robię, bo ja się zajmuję przyszłością, foresightem strategicznym, prognozowaniem przyszłości, a tutaj rozmawiamy jednak o historii i pamięci. Ale powiedział pan rzecz, w którą ja też bardzo wierzę, że bez historii nie ma przyszłości. Mimo że ja na co dzień naprawdę zajmuję się prognozowaniem przyszłości, to jedną z metod prognozowania przyszłości jest tak zwany retrofuturyzm. I to jest metoda badawcza, którą normalnie się wykorzystuje. Między innymi rząd brytyjski ją wykorzystywał w foresightie dotyczącym przyszłości miast. Polega to na tym, że prognozujemy przyszłość na podstawie wizji przyszłości w przeszłości. Czyli analizuje się na przykład filmy science fiction albo książki science fiction. Myśmy ostatnio robili sobie taki projekt Far Future, historia jutra zresztą, gdzie próbowaliśmy sobie zobaczyć, jak będzie wyglądała przyszłość na podstawie analizy historycznej. Więc wydawało mi się, że jesteśmy tak bardzo daleko od siebie, a jednak podobnie myślimy. Natomiast a propos pytania, które pani zadała i tego, co tutaj padło, że internet spowodował większą debatę publiczną. Ja się nie zgadzam z tym, że dzięki internetowi mamy debatę publiczną. To wcale nie jest debata. To jest po prostu wygłaszanie swoich własnych poglądów, czasami bardzo spolaryzowanych, drastycznych, które wynikają też z tego, że ludziom się wydaje, że w internecie są anonimowi, że oni mogą powiedzieć, co też jest zaskakujące dla mnie, że ludzie czasami pod swoim imieniem i nazwiskiem mówią treści, które są absolutnie rasistowskie, które w ogóle w takiej normalnej rozmowie, którą byśmy powiedzieli tutaj nawet twarzą w twarz, nikt by tego nawet słowa nie wypowiedział, byłoby mu wstyd, a w internecie takie słowa padają i dlatego ja się nie zgadzam z tym, że dzięki internetowi mamy debatę. Nie mamy debaty, my mamy wygłaszanie własnych poglądów bardzo autorytarnych i czasami bardzo skrajnych. Czy to się zmieni? Powiedziałam na początku, że jestem technooptymistką i wierzę w ogóle w technologię i że technologia powoduje problemy, ale też pomaga nam te problemy rozwiązać. Ja nie wiem, bo tak naprawdę to nie zależy od technologii, ale od nas ludzi. I od tego, jak my będziemy chcieli, żeby faktycznie, żebyśmy mogli rozmawiać w przyszłości. Pytanie do Agnieszki Holland. Pani często sięga do historii i poprzez historię chce pani zabrać głos w jakiejś mierze o tym, co dzieje się dzisiaj, co będzie działo się jutro i pojutrze. Jako kompletny laik chcę powiedzieć, że kiedy byłem młodszy, to czytałem takich autorów jak Lem czy Philip Dick, bo mówiono, że literatura science fiction pozwala znacznie ciekawiej i bardziej z większymi, można powiedzieć, no, możliwościami opowiedzieć o wyzwaniach przyszłości, także o wyzwaniach teraźniejszości oczywiście. Czy łatwiej jest o wyzwaniach jutra opowiadać filmem, sięgając do opowieści historycznych, czy łatwiej jest sięgając jednak do opowieści z dzisiaj, takich teraźniejszościowych? Jak by pani to oceniła? Ja myślę, że zawsze gdzieś tam interesujemy się współczesnością, znaczy interesują nas te emocje, te lęki, te nadzieje, w których żyjemy, ale teraźniejszość jest szalenie płynna. Jest szalenie płynna, jest nieuchwytna i nie sposób, zresztą profesor o tym mówił, złapać jakby jej istoty, kiedy ona się dzieje. Ona jest amorficzna niejako, wymyka się nam. Próbujemy użyć różnych narzędzi, żeby ją jakoś opisać, czy żeby ją ocenić. Te oceny okazują się w jakimś sensie fałszywe przez to, że też radykalizujemy te oceny, ponieważ chcemy złapać. Jest coś takiego, ja mam takie wrażenie, jak myślę o teraźniejszości i opowiedzeniu, jak gdyby, że próbujemy ją złapać, ale między nami i nią jest jakieś szkło i nieustannie rozbijamy o to rękę. Jesteśmy sfrustrowani i mało jest takich twórców, myślę, że są, którzy mają jakiś rodzaj takiego genialnego instynktu, że umieją wsadzić pod tę powierzchnię rzeczywistości
palec gdzieś i dotknąć czegoś, co jest takim pulsującym sercem. A to się zdarza szalenie rzadko. Na ogół się to nie udaje. Natomiast w momencie, kiedy sięga się do przeszłości, to ona staje się pewnym narzędziem, żeby opowiedzieć to, czego nie jesteśmy w stanie opowiedzieć o dzisiaj. Zwykle, myślę, celem jest w jakimś sensie nawiązanie tej nitki między naszą teraźniejszością, między naszym życiem, a tym, co już wiemy, co umiemy opowiedzieć. Jeśli chodzi o science fiction, jeśli chodzi o przyszłość, to jest inna taka metoda, to jest inny klucz właściwie do tego samego. To znaczy, żeby z kolei uwolnić całkowicie wyobraźnię, żeby inspirując się tym, co wiemy, co jest tutaj, czego nie wiemy, żeby uruchomić wyobraźnię i żeby ona w swojej wolności jak gdyby stwarzała pewne modele, których obserwując tylko z bliska to, co dzieje się teraz, nie jesteśmy w stanie stworzyć. No w każdym razie my nie jesteśmy, może tutaj hasztalska.pl jest, ale nawet twórcy rzadko im się to udaje. Coś takiego jest, że wymyśla się, czemuś takiemu służą również te alternatywne rzeczywistości, które teraz są właśnie w opowieściach bardzo modne, że opowiadamy coś, co się nie wydarzyło, co jest jakby paralelne do tego, co się teraz dzieje, ale nie przypomina do końca rzeczywistości, przypomina do pewnego stopnia, ma elementy tej rzeczywistości. No i w ten sposób twórcy, scenarzyści zaczęli wymyślać realnych ludzi. Okazało się, że realni ludzie są nieciekawi na ogół, dzisiaj w każdym razie. Realni ludzie, realni politycy na przykład są kompletnie nieciekawi, ale można wymyśleć jakiegoś ciekawego, realnego polityka, który jest szalenie wyrazisty i który na przykład jest bardzo zły, jest tak po szekspirowsku zły. Można wymyśleć go i napisać House of Cards, prawda? I co się okazuje? Ten facet się przedostał do rzeczywistości. Nie tylko się przedostał do rzeczywistości, ale jeszcze na dokładkę nabrał takich cech, których scenarzyści by mu nigdy nie nadali, bo byłoby to zbyt kiczowate. No i co teraz... Co teraz z tym zrobić? Trzeba by go jakoś skasować. No jakoś by go... No jako postać, która się nie do końca udała, prawda? Jeżeli jest serial na przykład, jedna z postaci ewidentnie się jest nieudana, jest przesadna, rozsadza cały serial, no to w następnym sezonie tej postaci nie będzie. Coś się wymyśli, że ona pojechała gdzieś tam albo coś. I co by, gdyby spróbować wymyśleć teraz taką postać, która byłaby równie nieprawdziwa, równie fikcyjna, ale która byłaby jakaś wspaniała. To nazywam tą utopią właśnie. Myślę, że nad tym teraz się męczą wszyscy, którzy zajmują się opowiadaniem historii. Jak wymyślić naprawdę pozytywną postać, która będzie szaleńczo ciekawa, która będzie na tyle ciekawa, że się przedostanie do realu. Właściwie odpowiedziała pani na ostatnie pytanie, które chcieliśmy zadać. Czy historia uczy nas nadziei, czy pesymizmu i czy dzięki temu, że znamy historię, możemy być większymi optymistami czy większymi pesymistami, myśląc o historii jutra. Ale pewnie już te pytania zostawimy na następny raz. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, jaką historię zostawimy przyszłym pokoleniom, jaka będzie historia jutra i czy spory o pamięć, fakty i fikcje w czasach internetowych gigantów i w czasach digitalizacji kolejnych obszarów życia zmienią nasz sposób myślenia o przyszłości. A w tej debacie, za którą bardzo serdecznie dziękujemy, udział brali profesor Norman Davis, Profesor Timothy Snyder. Natalia Hatalska. I Agnieszka Holland. I dziękuję.
A za uwagę dziękuję Państwu Jacek Stawiski i Dominika Kozłowska. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy także Państwu za udział w tej debacie, za ogromną cierpliwość, aby dostać się do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Przede wszystkim dziękujemy Muzeum POLIN za możliwość zorganizowania wspólnie. Debaty jubileuszowej z okazji 60-lecia wydawnictwa Znak. Dla tych z Państwa, którzy czują niedosyt, tuż po debacie można kupić najnowszą książkę profesora Snydera. Nie można jeszcze kupić autobiografii profesora Normana Davisa, bo ona, jej wydanie jest planowane dopiero na jesień. Nie można także kupić książki o Garecie Jonesie, z którą czekamy na polską premierę filmu Agnieszki Holland. Ale można kupić wiele innych filmów i nasi autorzy Norman Davis i Timothy Snyder obiecali Państwu, że jakieś egzemplarze książek podpiszą na poziomie zero obok szatni. Ja Państwa jeszcze bardzo serdecznie zapraszam do odwiedzenia strony nieprzegaphistorii.pl i do włączenia się w nasz projekt historyczny. Także bardzo serdecznie zapraszamy. Ja chciałem też powiedzieć, że nasza debata będzie retransmitowana wkrótce w TVN24 i w TVN24 BIS. Raz jeszcze dziękujemy Państwu.